Krzysztof Sarna, strefa siatkówki. Wczoraj powiedziałaś, Julka, że masz puchar do wygrania, no i ten puchar wygrałaś. No dokładnie, tak jak mówisz. Nie no, tak serio to nie dociera to do mnie. To był tak ciężki mecz, że spodziewałam się ciężkiego grania, ale ten mecz to był kosmos, myślę, wysiłkowy, emocjonalny i naprawdę to jak my wywalczyłyśmy naprawdę ten puchar, to jest coś niesamowitego i jestem tak dumna z zespołu, że nie dociera to do mnie, wiesz? Ja widziałem w pierwszym secie, że kiedy wam nie szło i ta końcówka, to ty już dwa razy zaatakowałaś z tej drugiej piłki. To chyba był taki wyraz, że już chcesz, po prostu bierzesz ten ciężar gry na swoje barki. Wiesz co, ja to tak zinterpretowałem. Wiesz co, trochę tak, bo mieliśmy właśnie mega ciężary na side-aucie w ataku. Przede wszystkim bardzo nas pogonili na zagrywce. Dobrze zagrywali. Ten mecz w ogóle nam się nie układał od początku bardzo. I tym bardziej cieszy to zwycięstwo, że pomimo tego, że tak naprawdę UKS cały czas nadawał ten rytm gry, to myślę, że na bieżąco się musieliśmy dostosowywać i no i wygraliśmy i to jest niesamowite. Czy ty zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, że te początki setów, każdego seta były praktycznie takie decydujące, że bo zazwyczaj w każdym secie jedna albo druga drużyna zaczynała od tego kilkupunktowego prowadzenia i mimo, że goniłyście czy wy, czy ŁKS, to nawet jak później drużyna doganiała, to jednak nie udało się dokonać tego remisu, tylko gdzieś była dalej ta strata. No i w końcówkach te 2-3 punkty przewagi okazywały się później takie kluczowe. Myślę, że do końca, szczerze, to był taki bagaż emocjonalny, że do końca się na ten wynik nie patrzyło, tylko się patrzyło, jak była gdzieś tam końcowa, czy granie na przewagi. Szczerze, no to nie wiem, nie przemyślałam jeszcze tego, więc nie wypowiem się na ten temat. Chciałbym jeszcze zapytać, polały się łzy, kiedy ogłoszono, że zostałaś MVP tego spotkania. Kiedy wygrałyśmy chłopak. Ale wiem, że powiesz, że liczy się dobro drużyny, ale czy to też gdzieś nie pokazuje, że jednak, no tak jak wczoraj też pytałem trenera, że to jednak jesteś mózgiem tej operacji, że po prostu no, dużo, bardzo dużo zależy od ciebie w tej drużynie, jeśli chodzi o samą grę na boisku? Na pewno, no od rozgrywających bardzo dużo zależy, każda piłka praktycznie przez nie przechodzi i cieszę się, że zostałam doceniona, ale to myślę wynik tej całej drużyny, to, że my wiemy, że jesteśmy od siebie zależne, że sobie ufamy, że każda stara się na maksa naprawić błąd tej pierwszej i to się liczy, że mamy do siebie pełne zaufanie i przede wszystkim nie wytykamy sobie palcami później jakichś tematów, tylko wszystko jest rozwiązywane na bieżąco.